Dzień dobry, ja nazywam się Michał Adamiak i będę dzisiaj Państwu opowiadał o Wielkiej Szperze, czyli o akcji niemieckiej z września 1942 roku, której celem było wywiezienie wszystkich ludzi niezdolnych do pracy żyjących w łódzkim getcie. Za ludzi niezdolnych do pracy uznano wtedy dzieci do 10 roku życia, osoby chore oraz osoby starsze powyżej 65 roku życia. I ta Wielka Szpera, ona we wszystkich wspomnieniach, relacjach z łódzkiego getta przedstawiana jest jako taka największa trauma, jako taki największy cień, najtragiczniejsza historia, która w tym getcie się zdarzyła, bo oczywiście dotyczy ona mordowania niewinnych dzieci, które no w każdej kulturze uważane są za takie czyste, niewinne, za osoby, które powinno się bronić, a nie stosować wobec nich takie bestialskie i straszliwe represje. Zanim jednak przejdziemy do Wielkiej Szpery, ja bardzo krótko opowiem w ogóle ogólnie o łódzkim getcie oraz o życiu codziennym dzieci w tymże getcie. Tutaj dwa symboliczne zdjęcia. To zdjęcie wyżej to zdjęcie zniszczonego pomnika Tadeusza Kościuszki, symbol niejako okupacji niemieckiej na ziemiach polskich, no bo oczywiście cała sytuacja z Wielką Szperą związana jest bardzo mocno z okupacją niemiecką, z wojną, z działaniami nazistów na ziemiach polskich, ale także na terenach praktycznie całej Europy. Zdjęcie niżej, tutaj są ruiny synagogi Altersil, jednej z najładniejszych łódzkich synagog, też symbol tych represji nazistów wobec społeczności żydowskiej w Polsce i na świecie. Przejdziemy sobie teraz do pierwszych represji. To nie będę jakby mówił dużo o tym, jak wyglądało życie w Łodzi podczas okupacji, też w ogóle o życiu w getcie nie będę mówił za dużo, nie chcę zajmować Państwu czasu. Natomiast trzeba powiedzieć, że kiedy kończy się kampania wrześniowa, Łódź, czy w ogóle ziemie polskie, dzielone są na trzy strefy okupacyjne, można tak powiedzieć. Te kresy wschodnie trafiają pod okupację radziecką, te skrajnie zachodnie województwa, czyli wielkopolskie, część województwa łódzkiego, trafia bezpośrednio do III Rzeszy i stają się niejako ziemiami włączonymi do tego organizmu państwowego. Z pozostałych ziem, czyli tej takiej centralnej Polski, dzisiaj byśmy powiedzieli centralno-wschodniej może, tworzy się generalne gubernatorstwo, taki marionetkowy twór, który kontrolowany przez Niemców, który ma tworzyć takie pozory autonomii dla Polaków, miejsce, w którym mogliby żyć i jakieś tam perspektywie pewnie nim współrządzić, natomiast to absolutnie na tym etapie wojny było jakby kolejną strefą okupacyjną, silnie kontrolowaną i autorytarnie zarządzaną przez Niemców. Łódź trafia do tych ziem przyłączonych do III Rzeszy, do tak zwanego kraju Warty. I od samego początku naziści starają się stworzyć taki pozór, że Łódź była od starożytności, w zasadzie już te tereny obok Łodzi, już od starożytności były ziemiami, na których mieszkali Goci, Aryjczycy, te starożytne ludy germańskie. Szybko zmieniono nazwę z Łodzi na Litzmannstadt na cześć jednego z generałów poplecznika Hitlera, który wygrał bitwę łódzką w 1914 roku w czasie I wojny światowej. I sama Łódź ma być stworzona na wzór, czy ma być przemodelowana na wzór stricte nazistowskich niemieckich miast. Tutaj mamy ujęcie ulicy Piotrkowskiej przemianowanej na Adolf Hitlerstrasse, na ulicy Adolfa Hitlera. Widzimy swastyki. I tutaj też z tym zdjęciem wiąże się trochę pierwsze represje, które dotknęły społeczności żydowskiej, bo tej społeczności żydowskiej będę głównie mówił, bo zgodnie z ustawodawstwem powstały strefy, do których Żydzi nie mogli wchodzić, w nich przebywać i Adolf Hitlerstrasse była taką ulicą. W związku z tym cała główna ulica Łodzi była niedostępna dla Żydów, co było tyle problematyczne, że duża część najemców, czy spora społeczność żydowska z tych takich stref, sfer
intelektualistów, wolnych zawodów, klasy średniej, bogatszych mieszkańców Łodzi, mieszkała właśnie przy ulicy Piotrkowskiej, miała żydowskie pochodzenie i oni musieli wychodzić tylnymi wejściami od ulicy Spacerowej, wtedy dzisiaj Kościuszki, czy innych tych bocznych ulic, przemykać niejako, co już w pewien sposób jest uwłaczające. Natomiast to obostrzenie było pewnie jednym z mniej dotkliwych. Kolejne, tutaj właśnie przykład tabliczki na odwrót, tylko dla Żydów, tak? Czyli specjalny, to jest tabliczka z tramwaju, gdzie specjalne wagony były tylko i wyłącznie dla Żydów. Oczywiście były też wagony tylko dla Niemców, dla Aryjczyków, czy tylko nie dla Żydów. W związku z tym jakby starano się wyizolować tą społeczność, żeby społeczeństwo straciło kontakt z pewną swoją częścią składową, tak żeby ci Żydzi mieszkający w danym mieście, w tym wypadku mówimy o Łodzi, byli wyizolowani, nie czuli się częścią, a co ważniejsze, żeby społeczność czuła, że zaczęła czuć, że Żydzi są kimś gorszym, kimś z kim nie należy się zadawać w zasadzie. Kolejnym obostrzeniem wprowadzonym przez Niemców w Łodzi w 1939 roku, już tu mamy żółte gwiazdy Dawida, tutaj widać pod klapą marynarki płaszcza tego pana po lewej. Każdy Żyd wychodzący na ulicę, wychodzący z domu musiał mieć znak, że jest Żydem. Na terenie kraju Warty, tych ziem włączonych do Rzeszy, była to żółta gwiazda, która musiała być przypięta z przodu i z tyłu stroju, tak żeby z daleka można było widzieć, że ulicą idzie nie Aryjczyk. Natomiast w Generalnej Gubernii były to opaski, białe opaski z błękitną gwiazdą Dawida, tak żeby też było to widoczne. Też mamy kolejny element stygmatyzujący, jeszcze nie prowadzący do przelewu krwi, czy do jakichś drastycznych, strasznych czynów, natomiast już stygmatyzujący, już wyłączający kolejny krok, czy jakby kolejny krok do wyłączenia kogoś ze społeczności. W konsekwencji, teraz już to wiemy, tak? Są to kroki, które dehumanizują, zabierają człowieczeństwo tym ludziom. Oczywiście ponadto konfiskowano majątki Żydom, zabraniano zgodnie z ustawami norymberskimi i kolejnymi ustawodawstwami uchwalonymi w III Rzeszy jeszcze przed wojną. Żydzi nie mogli prowadzić praktyki lekarskiej, być adwokatami. Zmniejszano tą liczbę zawodów, które mogli wykonywać, aż w końcu w zasadzie zabroniono im jakichkolwiek zawodów, tak żeby ekonomicznie, także ich wykluczyć, żeby ich rolę przejęli inni ludzie, inne społeczności, inne warstwy, tylko po to, by jak najbardziej wyizolować ich z tej tkanki społecznej. Getta na ziemiach polskich Niemcy zakładają na początku 1940 roku. Tak samo jest z gettem łódzkim. Getto łódzkie jest o tyle specyficzne, że staje się największym gettem w tym kraju Warty, tak? Czyli w tych ziemiach włączonych do III Rzeszy. W związku z tym też tutaj panują trochę inne zasady. No bo też sama Łódź miała być tym miastem typowo niemieckim, aryjskim, więc obostrzenia były dużo bardziej restrykcyjnie wykonywane i też jakby społeczność niemiecka, która wtedy w Łodzi żyła, czy w ogóle pomysł, żeby przesiedlać Niemców z krajów bałtyckich do Łodzi, ze wschodu, tak żeby ta społeczność niemiecka była tutaj jak największa, bo docelowo w Łodzi mieli mieszkać tylko i wyłącznie Niemcy. Tak? I to wszystko jakby skłaniało się ku temu, że izolacja wobec getta, czy izolacja getta, czy w ogóle działania władz niemieckich były bardzo radykalne i też surowo wykonywane. Przejdziemy sobie teraz do przesiedleń. Getto w Łodzi było na Bałtach. Wynikało to stąd, że Bałty jakby były jedną z biedniejszych dzielnic Łodzi, najgorzej rozwiniętych, i żyło tam już kilkadziesiąt tysięcy Żydów w swoich mieszkaniach. Więc z takiego logistycznego punktu widzenia władze niemieckie uznały, że łatwiej
jest przesiedlić pozostałą część społeczności żydowskiej mieszkającą w centrum czy w innych dzielnicach na Bałty, oraz ponieważ jest to stara i ja teraz tak spojrzałem, bo za oknem mamy Bałty, jestem teraz w centrum dialogu, i ponieważ jest to stara i dosyć zaniedbana część miasta, no to też jakby warunki życia będą gorsze, odpowiadające według ideologii nazistowskiej oczywiście pod ludziom, więc wszystko to sprawiło, że Bałuty zostały wybrane jako miejsce getta, na stworzenie getta. I teraz Państwo zobaczą kilka zdjęć zrobionych w Łodzi z momentu przesiedleń. Tak jak mówiłem, część społeczności żydowskiej już w getcie żyła, pozostałych trzeba było do getta przenieść. Przesiedlenia wyglądały bardzo, były bardzo brutalne, wykonywane były w takiej atmosferze zastraszania, agresji. Często nie pozwalano ludziom zabierać najważniejszych rzeczy, dawano kilkanaście, kilkadziesiąt minut, żeby się spakować, wybrać, co jest najważniejsze. Oczywiście też były przeszukania mieszkań, więc Niemcy zabierali co cenniejsze przedmioty, czy mieli prawo wyrzucić. Tutaj jakby nie obowiązywały żadne prawa, czy żadne obostrzenia, które mogłyby chronić tych ludzi, którzy byli przesiedlani. Oni zazwyczaj, ci ludzie też dostawali kwitek, gdzie mają się pojawić na Bałutach, i tam byli zakwaterowywani u rodziny, która już żyła w tym domu, co nie jakby byli nadprogramowymi mieszkańcami. Jeśli mieli rodzinę na Bałutach, to oczywiście mieli pewnego rodzaju szczęście, bo mogli mieszkać razem, natomiast czasem trafiono do zupełnie obcych osób. I tak jak widać, ludzie na wozach zabierają dosłownie wszystko, krzesła, najpotrzebniejsze materiały. Niektórzy byli przygotowani na to, że będą musieli oddać mieszkanie w dobrej dzielnicy, bo pewnie Niemcy będą chcieli je zabrać, natomiast część osób nie była przygotowana na takie działania władz niemieckich. No i te osoby zabierały zazwyczaj, albo zabierały bardzo mało rzeczy, bo nie byli już spakowani, a w kilkanaście minut nie da się spakować wszystkiego, albo cenne przedmioty zabierali ze sobą, nie zabierając takich materiałów, które wydawałyby nam się oczywiste do wzięcia, czy może nieoczywiste, takie, że można bez nich przetrwać kilkanaście dni, kilka miesięcy, no bo też Niemcy nie mówili tym przesiedlonym, na jak długo będą przesiedleni do getta i jak to będzie wyglądać. Po prostu wyrzucano ich z domu z kwitem, gdzie mają się pojawić na Bałtach. A bardzo szybko okazało się, że żeby przeżyć w getcie, potrzebne będą też takie produkty jak ciepłe ubrania, drewniane meble, żeby można było nimi palić w piecu, czy inne materiały, produkty, które wydawałoby się nie ma sensu zabierać z domu. Tutaj w tle synagoga Alte Schil, tutaj jest akurat, czyli to jest no, z przełomu 1939-1940 roku, w 1939 roku, kiedy ta synagoga stała, więc te przesiedlenia też bardzo szybko były realizowane przez Niemców. Jeśli chodzi o samo getto, to my często mamy taki obraz getta warszawskiego, które było otoczone ceglanym murem. Łódzkie getto miało takie, jak tutaj Państwo widzą, raczej zasieki, takie płoty, przez które było widać, kto przechodzi, podchodzi do granic getta. To wynikało z tego, że to było praktyczniejsze do patrolowania, bo każda osoba, która chciała wyjść z getta bez pozwolenia, mogła być zastrzelona, czy była, mogła być zabita przez Niemców. Tak samo, jeśli ktoś chciał wejść do getta bez zezwolenia, też mógł być przez Niemców zabity. W związku z tym, jeśli strażnik niemiecki widział kogoś, kto zbliża się do granic getta, to mógł zacząć do niego strzelać, a przez takie zasieki dużo więcej widziało się niż przez taki ceglany mur. Teraz Państwo zobaczą, tutaj jest właśnie, jak to wyglądało. Mamy mury tuż przy tym, obok nich kamienice. Dzisiaj tych kamienic już nie ma, na ich miejscu stoi Park Staromiejski. One zostały wyburzone przez Niemców w 1940 roku, żeby właśnie stworzyć taki pas ziemi niczyjej, żeby utrudnić kontakty getta z tą stroną polską Łodzi. Jeśli chodzi o warunki życia w getcie, tutaj mamy podgląd jednej z ulic gettowych. Widzimy, jak dużo to jest ludzi. Getty były przeludnione, tak jak mówiłem, rodziny, które przesiedlano do getta, po prostu były dokoptowywane do kolejnych rodzin.
Tworzyło to oczywiście ogromne przewodnie, które było niebezpieczne. Jeśli połączymy je z trudnościami takimi aprowizacyjnymi, czyli złym jedzeniem, małą ilością jedzenia, z problemem zachowania higieny, bo na Bałutach większość domów nie miała bieżącej wody, tylko były specjalne pompy. W związku z tym kwestie higieniczne, higieny były też trudne. Zresztą, jeśli ktoś walczy z głodem, o życie, to też te kwestie higieny schodzą pewnie na dalszy plan. Tutaj widać jedną z takich ulic. To mamy jedno z podwórek w getcie. Widać ogromny bałagan. To też ten nieporządek sprzyjał rozwojowi niektórych chorób i śmiertelności z tego względu. Ten bałagan na podwórkach getta też wynika z tego, że Niemcy nie zapewniali drewna, czy dostatecznej ilości drewna do ogrzewania w domach. W związku z tym bardzo szybko ludzie decydowali się na niszczenie mebli i palenie wszystkim, co było pod ręką. Efektem tego były właśnie rzeczy, których nie dało się spalić, które były niepotrzebne, były po prostu wyrzucane z mieszkań. Kolejny obraz tego, jak wyglądały ulice w getcie, jak to było. Zatem też weźmy pod uwagę to, że samo życie w getcie, no oczywiście to była walka o życie, tak? O to, żeby przetrwać, żeby nie umrzeć z głodu, nie umrzeć z chorób, też była walka o najbliższych. To wszystko w bardzo trudnych, spartańskich warunkach w zasadzie, które bardzo często nie były znane tym ludziom, którzy czy trafiali do getta, tak? Bo tutaj chociaż Bałuty były dzielnicą takiej biedniejszej części społeczności żydowskiej i oni mniej więcej przyzwyczajeni byli na początku do pewnych trudów. Tak była też duża część intelektualistów, lekarzy, prawników, dla których to były zupełnie nowe warunki, w których zupełnie nie potrafili się odnaleźć. Zresztą podobny los spotkał Żydów przywiezionych do łódzkiego getta z zachodu. W jesienią 1941 roku 20 tysięcy, około 20 tysięcy Żydów z państw zachodnich, z Pragi, krajów Beneluxu, jest przesiedlonych do getta łódzkiego. I oni to w ogóle jakby do tej pory żyli na zachodzie, izolowani, ale ciągle jakby bezpieczni. Te represje, które dotykały Żydów polskich, zupełnie nie dotykały w takim stopniu Żydów zachodnich. Nie było tam gett, nie było takiego ostracyzmu społecznego. Oni trafili tutaj nagle jak to mówili, do piekła na ziemi obiecanej i nie potrafili się zupełnie odnaleźć, tak? Bo oni jeszcze mieli normalne jedzenie, sprzedawali kiedy czuli pierwszy głód czy niedostatki w jedzeniu, sprzedawali rzeczy za jedzenie po cenach zupełnie nieadekwatnych do tych, które w getcie istniały. Oni jakby byli trochę wykorzystywani przez innych więźniów getta. Nie było tej takiej solidarności. No też trudno się dziwić w takich sytuacjach, kiedy walczy się o życie, o przetrwanie. Bardzo często ta moralność czasów wojny jest zupełnie inna niż moralność czasów pokoju. Przejdziemy teraz, bo mówi się o fenomenie łódzkiego getta, mówi się o tym, że łódzkie getto było bardzo specyficzne i jakby twórcą tej specyfiki łódzkiego getta był poniekąd Chaim Mordechaj Rumkowski, czyli przełożony starszeństwa Żydów, które było taką marionetkową, kontrolowaną przez Niemców formą samorządu w getcie. Niemcy tworzyli te rady starszeństwa po to, żeby pod pozorem samorządności czy jakby władczości społeczności, części społeczności żydowskiej, przekazywać swoje rozkazy tak, żeby unikać buntów społecznych czy niepokoi. Przepraszam bardzo, i w Łodzi przełożonym starszeństwa Żydów był właśnie Chaim Mordechaj Rumkowski. Postać tragiczna, ona jest bardzo kontrowersyjna. Też tragiczna w kontekście tej Wielkiej Szpery, bo on wydał rozkaz do przeprowadzenia Wielkiej Szpery, będąc wcześniej dyrektorem sierocińca, tworząc wokół siebie taką aurę czy legendę kogoś, kto o dzieci dba, stara się ich bronić i z dziećmi wcześniej pracował. Też postać, która przez jednych jest znienawidzona i przekazuje się, przydaje mu się wszystkie najgorsze cechy, przez innych stara się być trochę usprawiedliwiona. Jako człowiek, który wziął na siebie odpowiedzialność na to, żeby chronić łódzkie getto i
ocalić jak największą liczbę więźniów tego getta. O specyfice łódzkiego getta i też sam o Chaimie Łękowskim świadczy to, że on uważał, że jedyną szansą na to, żeby przetrwać dla Żydów jest być potrzebnym dla Niemców, czyli w tych warunkach Bismarck getto, czyli pracować dla Niemców. I on tworzył te tak zwane sorty, czyli zakłady pracy, które produkowały tkaniny, mundury, różnego rodzaju ubrania dla Niemców, dla kupców niemieckich, czy też w ogóle dla wojska niemieckiego. I w ten sposób odciążali Żydzi pracujący w getcie, niejako odciążali przemysł niemiecki, pozwalali większą ilość mężczyzn wysłać na front, czy w ogóle inaczej konstruować ten przemysł centralnie sterowany, tak żeby skierować go bardziej w stronę wysiłku militarnego. Trudno Chaima Łękowskiego ocenić jednoznacznie, natomiast faktem jest, że trzeba pamiętać chyba, że on często mówi się, że grał w grę o życie z Niemcami, że starał się wygrać życie ocalałe Żydów żyjących w łódzkim getcie. To chyba trzeba pamiętać, że on nigdy nie był równorzędnym partnerem dla nazistów i on jakby mógł starać się opóźnić pewne działania Niemców, natomiast historia też pokazała, że finalnie w państwie niemieckim rządziła ideologia, która chciała wszystkich Żydów zabić, więc on nie miał najmniejszych szans, żeby jakąkolwiek, żeby odnieść zwycięstwo jakiekolwiek. No i też ciężko jest prowadzić grę w sytuacji, kiedy wykonuje się rozkazy, bo on jednak, i trzeba też pamiętać, że gdyby nie Łękowski, to byłby inny przewodniczący Starszeństwa Żydów, że tutaj na pewno Niemcy wybraliby kogoś innego i czy groźbami, czy zastraszaniem skłoniliby społeczność żydowską do wykonania swojej woli, co zresztą też Wielka Szpera pokazuje. Natomiast obrońcy Łękowskiego twierdzą, że łódzkie getto zostało zlikwidowane dopiero w sierpniu 1944 roku. Ostatni transport do Auschwitz-Birkenau wyjechał 29 sierpnia. W tym transporcie zresztą miał być także Chaim Mordechaj Łękowski. W związku z tym łódzkie getto przetrwało prawie 2 lata dłużej niż wszystkie inne getta na ziemiach Polski. Więc tutaj jest z takiego ujęcia czystej matematyki, arytmetyki, łódzkie getto istniało po prostu dłużej. Jeśli możemy to nazwać oczywiście sukcesem. Tutaj zdjęcie Chaima Mordechaja Łękowskiego, to jest ten pan w kapeluszu z Hansem Bibowem. Hans Bibow to był niemiecki zarządca łódzkiego getta. I też na pewno, gdyby Łękowski nie trafił na Bibowa, który był kupcem z Bremy, który też chciał na łódzkim getcie zarabiać pieniądze, wzbogacić się bardzo mocno, też cała historia łódzkiego getta mogłaby potoczyć się inaczej, bo tutaj ten pomysł Łękowskiego, by być potrzebnym Niemcom, by pracować dla Niemców, połączył się z pragnieniem Bibowa, by na getcie zarabiać. I oczywiście Łękowski z tego miał tylko, jeśli można powiedzieć tylko, tak, dłuższe istnienie getta i oca jakby przetrwanie, dłuższe zwlekanie z wywózkami do obozów śmierci, Bibow na tym zarabiał naprawdę ogromne pieniądze. Przejdziemy sobie dalej teraz do dzieciństwa. To też często mówiąc o getcie, o Holokauście, czy w ogóle o konfliktach wojny, zapominamy o dzieciach i o dzieciństwie. Krótko mówiąc, dzieciństwa w czasie wojny po prostu nie ma. Też są takie wspomnienia z łódzkiego getta, gdzie jedna z ocalałek mówi, że w getcie nie było dzieci, byli tylko mali dorośli. Jakby traumy, problemy, tragedie, które przeżywała każda rodzina zamknięta w łódzkim getcie, sprawiały, że dzieci bardzo szybko musiały dorastać i bardzo szybko po prostu też przez społeczność były traktowane jako właśnie mali dorośli, jako nie ktoś, kogo trzeba chronić, bronić, kogo trzeba dbać, tylko też równorzędnego, nie partnera, tak, ale też czasem równorzędnego rywala do tego, by walczyć o swoje przetrwanie. Mimo to oczywiście przez pierwsze 2 lata wojny, czyli przez pierwszy rok funkcjonowania getta, przez 1,5 roku funkcjonowania getta, istniały tam szkoły. Co jest też ciekawe, bo o ile w getcie istniały szkoły i one funkcjonowały, to dla Żydów to nie było, w Łodzi nie było szkół dla Polaków. Tak, to było niemieckie miasto, więc te szkoły tutaj nie mogły funkcjonować. Było 8 klas. Poziom nauczania w tych szkołach był bardzo, w tych klasach był oczywiście różny, też to wynikało z tego, że każda rodzina raczej walczyła o przetrwanie niż, czy musiała połączyć tą walkę o przetrwanie z myślą o edukacji dzieci. Pamiętajmy, że w 1940 roku
nie ma jeszcze planu zamordowania wszystkich europejskich Żydów. Więc tutaj nawet Niemcy nie myślą jeszcze o tym, żeby wszystkich Żydów zamordować. W związku z tym też zamknięci w gettach myślą, że jest to chwilowe zamknięcie, że za jakiś czas Niemcy, jak już skończy się wojna, pozwolą im wszystkim wyjechać. W związku z tym nie można pozwolić na to, żeby dzieci były niewykształcone, bo nie będą mogły sobie poradzić, bo nie poradzą sobie w świecie po wojnie. Dawid Sierakowiak, który zostawił nam dzienniki ze swojego życia w getcie, sam umarł w 1943 roku w łódzkim getcie, ale mamy jego wspomnienia. On wspominał, że pierwsze miesiące po wojnie, czy pierwsze miesiące istnienia getta, on pracował dając korepetycje z języków obcych, bo właśnie było duże zapotrzebowanie na naukę języków, bo wszyscy szykowali się do emigracji. I dopiero mniej więcej ten 1942 rok, to jest ten moment, kiedy Niemcy zaczynają likwidować getta, no i wtedy też zmienia się całkowicie to nastawienie. Więźniowie gett, zamiast zastanawiać się, co będzie po wojnie, myślą, czy uda im się przetrwać w ogóle wojnę, czy jest to możliwe. Jeśli chodzi o łódzkie getto i szkoły w nim, one zamykają się we wrześniu 1941 roku. Jest to związane z tym, o czym już wspominałem, czyli z przywozem, z przesiedleniem Żydów z krajów zachodnich do Łodzi. Ponieważ nie było już wolnych pomieszczeń, mieszkań, to zakwaterowano tych ludzi właśnie w budynkach szkół. No i te szkoły przez to nie mogły dalej funkcjonować, nawet kiedy już zaczęły się wywózki, po prostu o szkołach zapomniano. Tutaj jest zdjęcie z Purim, czyli z jednego ze świąt żydowskich, które było obchodzone właśnie już w czasie wojny na terenie getta, co też pokazuje, że starano się mimo wszystko zapewnić pewną dozę normalności. Bo to też trzeba pamiętać, że to życie w getcie było właśnie, ta walka o przetrwanie było nacechowane tymi pozorami zachowania normalności, stworzenia pozorów tego, że jest normalnie, żeby nie myśleć o tym, co będzie jutro, co wydarzyło się, jakie tragedie nas spotykają, to chociaż przez chwilę zapomnieć i poczuć się znowu szczęśliwym. Takim bardzo, jeśli nie szkoła, no to oczywiście dzieci musiały iść do pracy. Tych sposobów było bardzo różnie i bardzo dużo. Mogły oczywiście pracować w resortach, jeśli osiągnęły odpowiedni wiek, czyli pracować w zakładach produkujących dla Niemców, ale jeśli to nie było możliwe, no to oczywiście dzieci musiały pracować jako handlarze nielegalnymi produktami, czy w ogóle starały się parać przemytem do getta pewnych produktów. Pracowały jako pomoc przy transporcie, czy w ogóle przewozie niektórych rzeczy. To nie były wykwalifikowani oczywiście pracownicy i też często dzieci pracowały ponad swoje siły, no bo jeśli każdy, praca w getcie, łódzkim zwłaszcza, dawała szansę na przeżycie, bo kto pracował, ten dostawał więcej racji żywieniowych. I teraz przy takiej polityce pracować chciał każdy, w związku z tym walka o to była bardzo, bardzo trudna. Też dlatego, jakby niektórzy wspominają, jeszcze wracając do szkół, że niektórzy chodzili do szkoły właśnie nie po to, żeby tam się uczyć, tylko właśnie po to, żeby dostać dodatkowy posiłek, bo chodzenie do szkoły wiązało się z obiadem wydawanym na stołówce szkolnej. Więc to też był jakby ten wymiar, takiego pragmatyczny wymiar walki z głodem i przeżycia. Kolejne zdjęcia młodych, pracujących ludzi. No i oczywiście, jeśli nawet nie można było znaleźć pracy, to oczywiście obowiązki domowe, czy prowadzenie domu, kiedy nie było rodziców, dbanie o ten dom, w takim nawet sensie załatwiania pewnych rzeczy, które były do zdobycia gdzieś. Często dzieci musiały wykonywać. Więc no ciężko mówić w ogóle o jakimś takim dzieciństwie, które nam kojarzy się dzisiaj z schodzeniem do szkoły, czy z jakąś taką pewną beztroską. To jakby prawda, że dzieci w czasie wojny, zwłaszcza te dzieci zamknięte w getcie, to były małymi dorosłymi, które musiały borykać się z tymi samymi problemami, co wszyscy dorośli. Takim punktem trochę odpoczynku od tej traumy getta były Marysin i kolonie na Marysinie. Marysin przed wojną był takim trochę zalesionym, był zamieszkany w większości przez Polaków obszarem.
I w czasie istnienia getta on został zamieniony na takie sady, pola, gdzie hodowano warzywa i owoce, ale także tworzono kolonie dla dzieci. Były tam tak zwane, powstawały kibuce, które miały szkolić młodzież do wyjazdu do Izraela w przyszłości, uczenia pewnej takiej odpowiedzialności społecznej. Te kolonie na Małej Sinie dla dzieci były też o tyle istotne, że tam po prostu można było lepiej jeść, więcej jeść, bardziej lepszych produktów, nie takich, które Niemcy przywozili do getta, które były zgniłe, zepsute, to były towarami bardzo złej jakości. Tam to jedzenie było lepsze, do tego stopnia, że po pewnym czasie powstały nawet specjalne turnusy dla robotników, którzy mogli trafić na tygodniowe wczasy do Małej Siny, żeby właśnie odpocząć, podleczyć swoje zdrowie, czy po prostu odpocząć od tej trudnej pracy. Z tymi koloniami dla dorosłych to też były dwa domy, które to organizowały. Jeden był tylko dla urzędników i dla współpracowników administracji wyższej, dla funkcji kierowniczych, i drugi wywalczony niejako przez społeczność gettową dla robotników, którzy pracowali w resortach. Tu mam zdjęcie ostatnich bawiących i odpoczywających się dzieci. I tak mniej więcej wyglądało dzieciństwo dzieci, życie w getcie do 1942 roku. Getto było dużym zakładem pracy przymusowej, nadzorowanym przez Niemców, kierowanym przez Chaima Mordechaja Rumkowskiego, który nazywał się dyktatorem getta. Był to twór całkowicie autorytarny, Rumkowski. Siłą i brutalnością starał się trzymać wszystko w ryzach, tak żeby nie stwarzać problemu administracji niemieckiej, bo z jego perspektywy, no też chyba człowieka myślącego logicznie, ale nie rozumiejącego czasów, do których trafił, że jeśli Żydzi będą potrzebni, jeśli będą pracować, jeśli nie będzie niepokoi, to Niemcy nie będą mieli żadnego interesu w tym, żeby getto likwidować. W 1942 roku w styczniu zaczynają się likwidacje gett na ziemiach Polski. No i właśnie zaczynają się transporty do obozów śmierci. I tutaj przechodzimy teraz do Wielkiej Szpery. 4 września 1942 roku Chaim Mordechaj Rumkowski wykonuje takie najsławniejsze swoje przemówienie na Placu Strażackim w łódzkim getcie, w którym mówi: bracia i siostry, oddajcie, ja złamany Żyd stoję przed wami i proszę, błagam, oddajcie mi wasze dzieci. Jeśli mamy zachować 100 tysięcy Żydów pracujących, żyjących w łódzkim getcie, musimy poświęcić to, co mamy najcenniejsze, czyli naszych najmłodszych, naszych najstarszych. Wtedy Niemcy pozwolą wreszcie żyć. To oczywiście to przemówienie jest bardzo wstrząsające, zwłaszcza jeśli zna się tą biografię Rumkowskiego, który wcześniej pracował z dziećmi. Wydaje się, że był taką osobą, która faktycznie starała się zapewnić dzieciom pewien byt i ochronę. No to, że nawet samo istnienie szkół w getcie, jakby zorganizowane przez Rumkowskiego, też świadczy o jakiejś takiej pewnej dozie sympatii dla, czy w ogóle dbania o te młodsze pokolenia. No niemniej też to przemówienie, ta sytuacja, gdzie Rumkowski prosi o wydanie dzieci, jest i dla niego tragiczna, i dla rodziców. Natomiast należy pamiętać, że też jeśli Rumkowski by tego nie zrobił, no to Niemcy sami by to powiedzieli. Zresztą tak to trochę wygląda, bo 4 września Rumkowski wygłasza przemówienie, to tworzy panikę w getcie, bo wszyscy dowiadują się, że jakby dzieci poniżej 10 roku życia będą wywożone do obozów śmierci, będą wywożone z getta, więc rodzice starali się zmienić dane urodzenia, postarzyć swoje dzieci albo młodzić swoich rodziców, dziadków, tak żeby byli młodsi niż 65 lat. Początkowo Niemcy obiecali policji żydowskiej i administracji żydowskiej w getcie, że jeśli oni przeprowadzą tą akcję, to ich dzieci będą bezpieczne. Natomiast policja żydowska nie radziła sobie z wykonaniem tego rozkazu. To było zbyt trudne, też rodzice walczyli, nie chcieli oddawać swoich pociech. No i w końcu 5 września oddziały niemieckie wkroczyły do getta. Wydano wtedy taki rozkaz całkowitego zakazu opuszczenia domów, stąd właśnie nazwa Wielka Szpera. To jest spolszczenie nazwy tego polecenia. Każdy
kto opuścił dom w dniach od 5 do 12 września, mógł być zastrzelony na ulicy, czy był strzelony do niego na ulicach. Także jakby podejrzewano, że ucieka, chroni się, nikt nie mógł wychodzić z domu. I oddziały niemieckie podchodziły pod odpowiednie kamienice na podwórka. Wypuszczano wtedy z tych domów, mieszkań wszystkich ludzi i oficer niemiecki, nawet nie patrząc w dokumenty, tylko stosując tak zwane metody wzrokowe, czyli patrząc na ludzi, po prostu oceniał, czy ktoś jest młodszy niż 10 lat, czy starszy niż 65. Więc tutaj jakby do transportu, do obozu zagłady mógł trafić każdy. Nie miało to, jakby żadne dokumenty nie chroniły przed tym. Też dobry dzień oficera niemieckiego, oddziału niemieckiego mógł ratować albo zabrać komuś życie. Dochodziło do takich bardzo dantejskich scen, gdzie oddział niemiecki jeden podchodził pod kamienicę, kilka dni później, czy dzień, czy dwa później podchodził drugi oddział niemiecki, więc dwa razy wybierano ludzi, więc jakby ludzie żyli w ciągłym zagrożeniu. Należy pamiętać, że to jest tydzień, gdzie nie można było wychodzić z domu, nie pracowało się, więc też nie było jedzenia, czy też dodatkowym jakby traumą, przeżyciem i kłopotem, z którym należało się mierzyć, no bo nie można było wyjść i kupić nic do jedzenia, nic w domu pewnie już nie było po takim czasie, więc jakby ludzie często ryzykowali wyjście z domu i zastrzelenie przez Niemców, tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy można coś dostać, czy te kartki, które się ma, można kupić coś do jedzenia, więc to jeszcze taki, na to nachodzi taki pewien chaos organizacyjny, będący na rękę też Niemcom, no bo w 1942 roku już jakby Niemcy nie liczą się zupełnie z życiem społecznym Żydów w Europie. Jakby dążą ku temu, by wszystkich zamordować. Dzieci, które, no bo jeśli już, jak oddział niemiecki podszedł pod odpowiedni blok, zabierał odpowiednie ludzi, których uznano, że są niezdolni do pracy, są za młodzi, za starzy i wyselekcjonowani. Młodsze dzieci, małe dzieci wożono dorożkami, tak jak tutaj Państwo widzą, co było w ogóle bardzo trudne wspomnienie. Nawet się bardzo trudno o tym czyta, bo często no jakby dzieci, które urodziły się w getcie czy wychowały w getcie, miały bardzo mało kontaktu z końmi czy z takimi radościami jak jazda wozem, więc one, nie rozumiejąc, gdzie jadą, często cieszyły się z takiej przygody i za tymi wozami gnali, biegli rodzice, którzy tracili zmysły, szaleli, no bo już doskonale wiedzieli, że ich dzieci są przeznaczone na śmierć, więc te ulice getta według relacji niektórych ludzi były wtedy w tym czasie. Przechodziło przez nie śmiech dzieci, jakby szaleństwo, płacz, krzyki rodziców, którzy nie mogli sobie poradzić z tym, że ich dzieci są wywożone na śmierć. Zresztą jak widać, często było tak, że rodzice decydowali się na to, by jechać z dziećmi, żeby ich nie zostawiać w tej ostatniej drodze, że jeśli mają umrzeć, to umrą razem, żeby dzieci były spokojniejsze, żeby się nie bały, żeby im w jakiś sposób ulżyć. Tu Mike Edelman, patron naszego centrum, mówił, że to jest właśnie, że to ci ludzie, którzy decydowali się jechać do obozów śmierci z najbliższymi, żeby ulżyć im w tej ostatniej drodze, żeby ich wspierać po prostu. To byli prawdziwi bohaterowie, o których się nie pamiętam. Oni poświęcili wszystko, co mieli, po to, by pomóc drugiemu człowiekowi w takiej beznadziejnej sprawie, tak? A często nic o nich nie wiemy i to są tacy właśnie bezimienni bohaterowie. Rodzice w łódzkim getcie też często decydowali się jechać z dziećmi, natomiast były też sytuacje, gdzie z rodziny wybrano jedno dziecko, jeszcze było, a pozostali byli, udało się uniknąć tej deportacji. Wtedy co mieli zrobić rodzice wtedy? Jak poradzić sobie z taką traumą? Byli ludzie, którzy akceptowali to, że ich dzieci są zabrane i sami chcieli żyć. Zresztą przed samą Wielką Szperą, na początku września, Niemcy zlikwidowali szpitale w getcie. W tych szpitalach też często leżały dzieci, osoby no nawet w wieku takim produkcyjnym, byśmy powiedzieli, więc po prostu chore. No i ci ludzie ze szpitali też byli wszyscy wywiezieni do obozu zagłady Kulmhof i zabici. No i to też jakby
kolejne osoby, które rodziny traciły, często nawet o tym nie wiedząc, tak? Czy był to młodszy brat, jakby. I potem ci ludzie, którzy przeżyli tą wielką szperę, często wyrzucali sobie, że nie uratowali tych najbliższych, że nie było ich tam, gdzie powinni być. No, ostatnie pożegnania między rodzicami i dziećmi przez siatkę, wstrząsające kadry, wstrząsające zdjęcia. W jeden tydzień, jak wszyscy wspominają, którzy przeżyli potomorskie getto, w jeden tydzień getto całkowicie się zmieniło. Z takiego zamkniętej dzielnicy, trochę zamkniętego państwa, miasta rynkowskiego, getto zmienia się w ogromny obóz pracy. Ludzie całkowicie tracą chęć udawania nawet normalnego życia. Tak jak mówiłem na początku, pierwsza ta wojna to był taki moment walki o przeżycie, ale też maskowania tych, czy starania się uciekania od tych traumatycznych przeżyć, tworzenia takich namiastek normalności, namiastek zwykłego, normalnego, trudnego jednak życia. A po wielkiej szperze wszyscy stracili chęć do grania w tą grę pozorów i po prostu funkcjonowali, tak? Starali się po prostu przeżyć. Ta trauma cały czas w nich była, bo też w zasadzie każda rodzina straciła kogoś w trakcie wielkiej szpery. To jest ten moment, gdzie każda rodzina w łódzkim getcie była bezpośrednio dotknięta śmiercią, też w takich bardzo drastycznych, bardzo strasznych okolicznościach, tak? Bo to też była właśnie nienaturalna śmierć tych najmłodszych, których chciałoby się chronić i o których myślano też zapewne, że nawet jeśli ja nie przetrwam wojny, to trzeba zrobić wszystko, żeby dzieci mogły wyjechać, powiedzmy, przeżyć wojnę, a potem ułożyć sobie życie. Tym jedną akcją deportacyjną przekreślono nie tylko życia tych 15 tysięcy osób, które zamordowano, ale także tych pozostałych więźniów getta, które w większości zginęli później, no ale kilka tysięcy z nich przeżyło i z tą traumą musieli istnieć, żyć do końca życia. To jest zdjęcie na koniec, było dużo zdjęć dzieci. Też oczywiście pamiętajmy, że wielka szpera dotyczyła też osób starszych po 65 roku życia lub wyglądających na starych bądź nie dość silnych, by pracować jeszcze przez kilka lat, bo tak jak mówię, oficerowie niemieccy stosowali kryteria wyglądu bez patrzenia w metryki, bez patrzenia w żadne dokumenty. Tworzy ten cały obraz jeszcze straszniejszy, jakby nie był dość straszny sam w sobie. Na koniec tak bardzo szybko przejdę przez kilka miejsc, które związane są z historią dzieci w getcie. Zacznijmy sobie od Domu Kultury przy Krawieckiej 3. To był dom kultury w czasach istnienia getta. Dzisiaj jest to chyba sklep. Tam po drugiej stronie ulicy jest sklep wielobranżowy spożywczy. Wybrałem ten budynek dlatego, że tam przez pierwsze lata wojny odbywało się także specjalne przedstawienia dla dzieci, żeby rodzice przyszli z dziećmi. Dzieci chłonęły coś, co pozwoli im zapomnieć o otaczających ich miejscach. Biuro Kolonii Dziecięcych przy ulicy Zagajnikowej, no to właśnie jest to biuro, w którym zapisywało się i które organizowało półkolonie dla dzieci, które odbywały się na Marysinie. Szkoła przy ulicy Franciszkańskiej 29, tutaj w tej szkole było 8 klas. Naprzeciwko szkoły, też przy ulicy Franciszkańskiej, była stołówka dla uczniów. Plac Strażacki na ulicy Zachodniej 14, czyli to miejsce, w którym Chaim Mordechaj Jankowski 4 września 1942 roku wygłosił to tragiczne, straszne przemówienie, prosząc o to, by Żydzi zamknięci w łódzkim getcie oddali dzieci policji żydowskiej, żeby sami mogli przeżyć. I ostatnie, czyli stacja Radegast, miejsce, z którego wywożono Żydów łódzkiego getta do obozów śmierci, do obozów zagłady. Tyle o Wielkiej Szperze. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.